Sędziszowski Zespół Pieśni i Tańca Rochy po raz kolejny zaprosił uczniów z okolicznych szkół na lekcje folkloru. 5 marca w jej ramach zaprezentowano tańce narodowe, przybliżono ich historię i opisano stroje wykorzystywane do danego tańca. Imprezę zorganizowano w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Widowiska folklorystyczne prezentowane przez Zespół Pieśni i Tańca Rochy od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem. Chętnie uczestniczą w nich uczniowie ze szkół z terenu całego powiatu. Tym razem przygotowana lekcja folkloru była szczególna. Po pierwsze, weszła nam w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, bo jest to lekcja folkloru z cyklu Kształtowanie postaw patriotycznych. A po drugie, szczególne było to, że na widowni były przedszkolaki i klasy najmłodsze szkół podstawowych. Rochy poprzez taniec, charakteryzację i scenografię starają się krzewić kulturę ludową i pielęgnować rodzime tradycje. Za pośrednictwem tego przekazu, tańca, muzyki, śpiewu, przekazujemy również ten patriotyzm dla najmłodszych. Uczymy ich tego patriotyzmu, pokazujemy im to, co ich otacza, czyli tą kulturę małej ojczyzny, a przez to właśnie dzieci kształtują swoje postawy patriotyczne, uczą się tego, skąd się wywodzą, jakie są tradycje lokalne, nasze tradycje i kształtują swoje postawy w życiu dorosłym. Zespół ma na swoim koncie już kilka tego typu lekcji. Wszystkie odbyły się w ramach programu Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2 lata temu rozpoczęliśmy taki cykl lekcji folkloru. Pierwsze lekcje folkloru dotyczyły kultury regionalnej, konkretnie Rzeszowszczyzny w takim szerokim pojęciu, a później kolejny rok to były tańce i kultura narodowa. Teraz znowu wróciliśmy do regionów, z tym, że poprzednie lekcje folkloru prezentowały grupy młodzieży, grupa reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca Rochy, a dzisiaj w tych lekcjach folkloru dla przedszkolaków zaprezentowały się dzieci. No jest to bliższe na pewno przedszkolakom. Zespół Pieśni i Tańca Rochy powstał w 1991 roku. Zrzesza dzieci, młodzież i seniorów z całego powiatu. Rochy uświetniają swoimi występami wiele imprez, prezentują się na różnych konkursach i przeglądach. Ponadto członkowie zespołu znajdują czas na dzielenie się swoją wiedzą i pasją z mieszkańcami, tymi starszymi, jak i najmłodszymi.